Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, normalność powraca. Święty Antoni Foci idzie na zasłużoną emeryturę po 55 latach żerowania na społeczeństwie. Budżetówka na dzień dzisiejszy płaci mu 8 tysięcy tygodniowo. On ma 410 tysięcy pensji rocznie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są zdemonetyzowane. No, Antoni Foci to jeden numerant, bumelant, obibok, łachudra, oszukaniec, który doprowadził do tego, że Amerykę zamknięto, 20 milionów ludzi nie pracowało, dzieciaki w szkole straciły w zasadzie 2 lata, są do tyłu mniej więcej o rok, tak, także połowa tego zamknięcia, wszystko, psychicznie społeczeństwo upadło, finansowo społeczeństwo upadło, tryliony zostały rozdane w ramach pandemii, inflacja zaczęła być galopująca, to teraz komuniści mówią, że mają ustawę zwalczającą inflację, także Antoni Foci jeden numerant, a drugi numerant, no to jest Biden. Joe Biden. Komuniści wypchali go pomimo tego, że po prostu miał zawsze działkę od syna Huntera, od Chińczyków. Teraz kilkaset miliardów podatnicy będą płacili tylko po to, żeby Amerykanie kupowali chińskie samochody i chińskie akumulatory do samochodów i chińskie panele słoneczne. No ale COVID no to jest właśnie Foci zamknął Amerykę, Biden wychodził i mówił, jak weźmiesz pierwszą szczepionkę, to się nie zarazisz, jak weźmiesz drugą szczepionkę, to się nie zarazisz, jak weźmiesz pierwsze turbo, to nic ci nie, to się nie zarazisz, drugie turbo, no i się zaraził, Foci też był zarażony, wszyscy w sumie w Ameryce byli zarażeni i wszyscy udają, że to jest po prostu koniec świata. No teraz koniec świata nadchodzi z małpią ospą. No, idiotyczne WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, no, powiedziała, że nie będą nazywali małpiej ospy małpią ospą, dlatego, że jest ubliżająca. No jest ubliżająca, no bo tam jednak ta małpia ospa, no to przeskoczyła, tak jak AIDS i HIV, no to wszystko przeskoczyło z małp. No i teraz też ta małpia ospa przeskoczyła z małpy. Tam w Ameryce zrobili panikę, no ale już zawsze znowu zaczęli ci fachowcy wychodzić, mówią, wszyscy mogą zachorować. No okazuje się, że to homoseksualiści tam tylnymi drzwiami dostają tej małpiej ospy, no bo tam jednak cały ten ropiejące pewne miejsca wchodzą w pewne miejsca, no i wtedy się wytwarzają te nowe miejsca. Cała ta małpia ospa, no to jest pochodna, to jest pochodne od czarnej ospy, czy od ospy naturalnej. No jest jeszcze druga w Ameryce, to nazywają chicken pox, to jest ospa wieczna. Także to są dwie różne rzeczy, no to wszystko ma coś wspólnego ze sobą. No ale administracja, Biden zawsze mówił, że Trump to wszystko źle załatwił z tym COVID-em. No, raz na 100 lat wpada jakaś epidemia. No i akurat Donald Trump miał całe nieszczęście, że w drugiej kadencji wyskoczyła, w potencjalnej drugiej kadencji wyskoczyła ten COVID. No i w sumie załatwili republikanów, załatwili demokratów, wykorzystali tą możliwość losowaniem, głosowaniem kopertowym. Także w sumie można powiedzieć, że zmanipulowano wyniki. No i Biden krzyczał, że Trump kompletnie nie wiedział, co robić, że on by to dużo lepiej robił. A teraz ma robić z małpią ospą. No i nie za bardzo mu to jednak wychodzi. Te pierwsze wypadki tej małpiej ospy, no to były w Afryce jak zwykle.
w 1958 roku sprawdzono to, te badania. No i później tam nieustannie tam są epidemie w centralnej i w zachodniej Afryce co parę lat. No ale to jest z reguły wśród dzikich zwierząt. Nie za bardzo to może przeskoczyć, ale może przeskoczyć przez tam ropiejące miejsca, szczególnie w czasie kontaktów homoseksualnych. Był jeden taki wybuch, czy jedno miejsce w 2003 roku. No to się wzięło z tego, że jacyś nieodpowiedzialni kretyni sprowadzali jakieś egzotyczne zwierzęta z Gany. No i wtedy z tego wszystkiego 71 Amerykanów się zaraziło. Także pomiędzy tymi ludźmi ze szpitala, klientami, tam lekarzami, pielęgniarkami, to było 71 osób, no nikt wtedy nie umarł, no ale to w tym czasie to już w sumie wystraszyło naukowców, lekarzy, biologów, tych epidemiologów w Ameryce, no bo chodziło o ten biologiczny terroryzm. Także Washington w 2003 roku zaczął coś działać, no i chciał zrobić te szczepionki właśnie na które byłyby przeciwko ospie i przeciwko małpiej ospie. Rząd federalny, no jest taka firma Bavarian Nordic, no ale oni są w Niemczech i w Danii, w sumie i w Szwecji, no i Amerykanie jakoś zaadoptowali to, co Europa robi. W 2017 roku Trump jak zwykle powiedział, że rząd dał 10-letni kontrakt dla tego bawaryjskiego Bavarian Nordic, czyli kompania tej niemiecka z Bawarii, kontrakt na 10 lat na te właśnie szczepionki zamrożone tam szczepionki. No i to w sumie ilość tych szczepionek, no to mogłaby być 13 milionów. The Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lekarstw, zaaprobowało tą szczepionkę w 2019 roku i Trump, administracja Trumpa jeszcze w 2020 roku zamówiła 1,5 miliona szczepionek na wszelki wypadek. Także no, Ameryka była przygotowana, szczególnie dzięki Trumpowi, dzięki przewidywalności Trumpa, no ale jednak kiedy zaczęły te przypadki się pokazywać w maju, no to już Ameryka wiedziała, była przygotowana naukowa, no zaczęło być w pewnym momencie w połowie sierpnia, no to było około 15 tysięcy przypadków, także to jest sporo tych homoseksualistów w Ameryce. No, prasa nie podaje tego, prasa straszy, że wszyscy mogą zachorować na to, no ale to jest 99%, to są jednak homoseksualiści. No, śmierci jeszcze nie podawano, ale administracja Bidena zareagowała dosyć idiotycznie. Po tym w maju Biden powiedział, że ta małpia ospa, no to każdy musi się martwić, że to wszystkich może spotkać. No to jest takie same śpiewanie, jak było z AIDS. Z AIDS też tam w latach 80. też starali się rozsmarować, że to wszyscy mogą dostać. No to się rozwijało jednak szczególnie w tym w Kalifornii, w San Francisco, no to tam jest taki dystrykt, można powiedzieć, kolegów. Tam po prostu były te największe wybuchy. No i teraz znowu jest to, że wśród homoseksualistów to najbardziej się rozprzestrzenia. No, to dużo ludzi mówi, że to jest właśnie
no, skierowane, że jest homofobia. No nie ma żadnej fobii, nikt się nie boi homoseksualistów, także że homofobia to akurat jest idiotyczne określenie. No ale to jest po prostu tylko fakt. No, jeżeli ktoś nie działa w sferze seksualnej tak, jak może się zarazić, no to się raczej nie zarazi. No to było to straszenie. No i później jak wystraszyli wszystkich, no to administracja zaczęła uspokajać społeczeństwo, żeby po prostu ludzie nie szaleli. Także jeden koordynator, Hindus Ashish Jha, powiedział, że mamy pełno szczepionek, nic nas nie zaszkodzi, nie jest tak zakaźliwe jak COVID. Także opanujemy to wszystko. No ale to już, co się stało, to się stało. W tym czasie to było dziwaczne, że rząd miał tylko tam około 3000 tych szczepionek. 3000 tych szczepionek, czyli to starczało na 1500 ludzi, no bo to są podwójne szczepionki. No ten Bavarian, tak, firma Bavarian Nordic, no to oni mieli 400 tysięcy szczepionek, ale w Danii to wszystko nie przypłynęło, to miało zacząć przypływać, no ale nie przypływało. To wszystko, te szczepionki wcześniej zamówione, no to były wypełniane właśnie w Danii, tak, także tam dokańczali to. No i to wszystko działało od 2021 roku, no ale oczywiście Federal Drug Administration, czyli administracja lekarstw, Federalna Administracja Lekarstw nie wydała certyfikatu do 27 lipca. Także znowu administracja budżetówka, która ma ciężkie pieniądze, tak jak Foci 400 tysięcy na rok, znowu nawalili i nie mogli tego wszystkiego wysyłać. No i jak te przypadki choroby tej monkeypox wśród tych homoseksualistów zaczęły się wzrastać, no to jeszcze w czerwcu i w lipcu następny rząd amerykański zamówił z Niemiec i z Danii, no ale też nie mogą być wyprodukowane, też nie mogą być dostarczone. Następny bałagan z tym rządem, no to jest to, że inne szczepionki to znaczy to inaczej. No, FDA zrobił coś takiego, że powiedział, że będą szczepionki podskórne, że po co te dwie szczepionki na jedną osobę, jak można w zasadzie jedną szczepionkę zmienić na pięć szczepionek i wstrzykiwać je podskórnie. No ten szef Bavarian Nordic powiedział, że długoterminowych to skutków to oni nie znają, oni rekomendują pełną szczepionkę i później poprawkę. No a tutaj zaczynając faniakować i oszczędzać komunistycznie, jak z jednej z szczepionki zrobić pięć, tylko dlatego, że był bałagan we wszystkich innych urzędach i w administracji. Teraz rząd zaczyna zmuszać różne stany, że mają to brać i mają to szczepić. Co jeszcze gorzej się stało, to się stało, że cały system administracyjny, cały system komputerowy, no to był jakiś 1000 lat ma, no i zaczęli wysyłać w złe miejsca. Tam, gdzie dostawali, no to nikt tego nie kontroluje, gdzie to jest odebrane, gdzie to jest odsyłane, także to jest jeden wielki bałagan, cała ta organizacja, która jest odpowiedzialna za to. To Stowarzyszenie Menażerów Immunizacji. Także no, następny bałagan, następna budżetówka i następne wszystko źle zrobione. W międzyczasie właśnie prawie 2 miliony tych szczepionek, no to jest w Waszyngtonie
Oni mają te oryginalne, te na zimno zasuszone, no ale w Europie oni zaaprobowali działanie na tą małpią grypę, no ale amerykańska Federal Drug Administration nie zrobił tego. No i teraz CDC, czyli ten Centrum Chorób Zakaźnych stara się dokończyć wszystkie te papiery, które są wymagane, no i to znowu jest cała jedna wielka panika. Także administracja Bidena jest taka sama jak święty Antoni Foci, to jest banda hobbyboków, banda ludzi, którzy mają słodkie posadki. W CDC, czyli Centrum Kontrolowania Chorób, oni mają 11 tysięcy, no i przedobrzyli z COVID-em, teraz nie wiedzą, co robić z małpią ospą. Jak się popatrzy, dlaczego to tak się dzieje, no część tych urzędników rządowych, no to powiedzieli, że oni chcą zacząć robić badania, długoterminowe badania, złącznie z tym placebo, czyli z tym oszukaną szczepionką, no ale to teraz chyba nie za bardzo jest czas. Kiedy Trump był przy władzy, no to jeżeli kiedy oni dali autoryzację, żeby tą leczyć plazmą z krwi w takim trybie przyspieszonym, no to on był krytykowany wyjątkowo. No ale dużo ludzi wygląda na to, że z tego skorzystało. No a teraz na administracja znowu jakoś truchcikiem idzie do tego, żeby mieć jakieś wyniki. Administracja Bidena, no całe te podejście, no to co pokazuje? No pokazuje, że jest to administracja, która kompletnie nie ma pojęcia, co ma robić. Wszystko działa ze względów politycznych. Tak jak straszenie właśnie tą małpią ospą, no to był idiotyzm. No, i to wszystko w celu chronienia pewnej grupy, bardzo małej grupy seksualnej w Ameryce. No i później mamy rezultaty takie jamy, jakie mamy. CDC tak samo zrobiło bardzo dużo pomyłek. No teraz Woleński stara się wycofać. Biden, no z Foci, święty Antoni Foci, no to najważniejsza sprawa jest taka, że on powiedział, że on odchodzi na emeryturę w grudniu. Dlaczego w grudniu? No w grudniu dlatego, że później kongres by go wywalił na pysk. No to on już teraz zapobiegawczo się szykuje, że odchodzi na emeryturę, no bo w drugi wtorek listopada są wybory. Kongres, Senat przechodzi w ręce normalnych republikanów. Izba reprezentantów przechodzi w ręce normalnych Amerykanów. No i on w zasadzie będą postawione mu zarzuty za to, co doprowadził do ruiny. No, dużo będzie zarzutów. Będzie dużo zarzutów dla Bidena, prezydenta. Będzie dużo zarzutów na Clintonową. Będzie dużo zarzutów na syna Bidena, Huntera. No w zasadzie to, co komuniści starali się zniszczyć z tymi ruchami, tymi narzędziami nielegalnymi, no to otworzyło furtkę i teraz będzie w zasadzie Partia Republikańska używała tych narzędzi, które komuniści wymyślili, że jest dobrze, kiedy oni mają. No zawsze problem jest taki, że jeżeli się pozwoli na używanie takich narzędzi, no to te narzędzia są później używane na jedną i na drugą stronę. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. No widzicie, co komuniści zrobili. Co Foci robi, co Biden robi. Jeździcie do sklepów, też widzicie, co się dzieje. No benzyna trochę spada. 3,78 dolarów za galon, czyli dolar za litr. Także chyba Europejczycy i tak są wściekli. No ale w Ameryce to nigdy tak nie było. Zdrowie dla normalnych.